673 filmik o gitarach. W 673 filmiku o gitarach ponownie mamy gitarę typu Les Paul, ponownie mamy gitarę Epiphone, ponownie jest to Epiphone Les Paul Standard. Ten Epiphone Les Paul Standard pojawił się już w filmiku, słuchajcie, kiedyś. Pojawił się on w takim filmiku, który był porównaniem różnych sobie tam Les Pauli. Mieliśmy podróbę Gibsona z 666 filmiku, mieliśmy mojego Siemiona, mieliśmy kilka różnych egzemplarzy Epiphone'ów, studio, nie studio, standardy, mieliśmy Ibaneza i tak dalej, i tak dalej. Przewinęła się jakaś taka Yamaszka, lekko Les Paulowa, to kształtna oczywiście, Vintagi. I ta gitara już była na folk. No ale jak wiecie, gitary na folk nie znikają od tak sobie, po prostu idą sobie do różnych ludzi. Za te pieniądze, za które sprzedam tą gitarę, znaczy sprzedałem, kupiłem już następne. No i pozwoliłem sobie nakręcić ten odcinek, słuchajcie, w grudniu 2016 i poczekać tak trochę dłużej z nim, żeby go wyemitować. Sam nie wiem, jaka dzisiaj jest data, nie umiem tego przewidzieć, kiedy filmik będzie wyemitowany, ale mówię wam, kiedy został nakręcony. Jak mówię, gitara już była, gitara taka jeszcze się na pewno wielokrotnie pojawi. Epiphone Les Paul to jest instrument, który ja sobie zawsze cenię, który zawsze sobie propsuję. Epiphone jest to firma będąca własnością koncernu Gibson. Epiphone jest to firma, która robi dokładnie według specyfikacji Gibsona swoje instrumenty w Azji. Produkcja była w Indonezji, produkcja była w Chinach, produkcja była w Korei. Produkowali dla nich Samik, produkował dla nich Unsung, coś tam jeszcze na P i tak dalej, i tak dalej. Wszelkie różne informacje na temat Epiphone'ów można znaleźć w internetach i kto się interesuje tematem, ten wie, że są to po prostu oficjalne azjatyckie Gibsony. Różnią się w wyglądzie jedynie tym, że mają inną główkę, no i inny ten napis, a tak to wszystkie tutaj wymiary, wszystko co tutaj jest, na co patrzycie, czyli korpus i tak dalej, jest dokładnie taki jak w Gibsonach. W przeciwieństwie na przykład do gitar vintage, które są troszeczkę inne, bo na przykład mają ten ostrzejszy jest ten róg, gdzieś tam możliwe są rozłożone inaczej potencjometry, po prostu muszą być inne, bo jakieś tam wzorce licencyjne nie pozwalają na to, żeby były takie same, to tutaj mamy do czynienia z tak jakby, powiedzmy sobie, w cudzysłowie, z wiernymi, oficjalnymi kopiami gitar Gibson. Gitary Epiphone docenione od lat na rynku światowym, tak naprawdę od samego początku jak zaistniały, to zyskały sobie od razu rzesze fanów. Są nawet sygnowane modele Epiphone'a, chociażby pana z Annihilatora, chociażby pana Roba Flynna z Machine Head, chociażby tego gościa z Bring Me The Horizon. Bonamaza ma swój model, Slash ma swój model. Oczywiście tam Bonamaza ze Slashem to akurat nie grają, ale na przykład gościu z Bring Me The Horizon używa sobie normalnie swojej sygnatury Epiphone'a na koncertach. Więc jak mówię, no gitara znana, gitara doceniona, gitara, której przedstawiać nie trzeba, ale no, na folk musi się pojawić. Był już poprzednio inny model, który sobie stoi tam. Również już z produkcji jakiejś tam indonezyjskiej lub z produkcji chińskiej były modele koreańskie. Po prostu cały czas ta gitara się będzie przewijała i cały czas ta gitara jest na filmikach, więc to w ten sposób. Krótka specyfikacja, mahoniowy korpus z klonową nakładką. Na tej klonowej nakładce mamy taki cieniutki tutaj fornirek jakiś nałożony, który ma nam imitować takie te takie ładne tej paseczki, że to niby jest jakieś tam super drewno. Oczywiście gryf mahoniowy według specyfikacji, wklejany w korpus, klucze, grover w układzie 3+3, dwa humbuckery. Tutaj jeden jest wymieniony, jest założony Classic 57, a tutaj jest akurat humbucker ceramiczny. W jakiś tam sposób, nie wiem skąd się tu wziął, być może ten nie jest wymieniony, a ten jest wymieniony. W każdym razie troszeczkę to jest takie machlojki. Cały czas są pick-upy epifonowskie, które są fajne do grania w domu, ale jak już tam gdzieś sobie wyjdziemy na większe głośności, to będą nam piszczeć. Binding na korpusie, binding, czyli otoczka na gryfie. Tutaj już nie ma loga Gibson, nie ma już napisu Gibson, tylko mamy logo Les Paul Standard. Tak samo jak tutaj jest Les Paul Model, tutaj mamy logo Epiphone. Jak mówię, gitara całkowicie przypominająca, poza tą główeczką, produkty Gibsona. Bardzo fajna, do 1000 zł, bardzo popularna na rynku gitar używanych. Nową można kupić za jakieś 1500-1800.
Słuchajcie, jak ktoś lubi gitary nowe, no to może je kupić. No ja raczej będę zawsze polecał, żeby kupić sobie za tysiaka taką używkę. Gitara, w której warto zainwestować w przetworniki, warto założyć lepsze przetworniki jakiejś dobrej firmy, sprawdzone, poszukać swoich, wymieniając i bawiąc się w wymiankę i po prostu pobawić się tym, bo ta deska i to wszystko tutaj fajnie gra i to wszystko jest fajnie spasowane, wszystko jest fajnie zrobione, więc nie będzie jakiejś specjalnej tutaj lipy. Oczywiście trójpozycyjny przełącznik, oczywiście osobne volumy dla każdego przetwornika, oczywiście osobne tory dla każdego przetwornika, no i oczywiście stały mostek Tyromatic z strunociągiem tutaj taki, no wszystko jest po prostu klasyczne. Gitara ta, akurat ten egzemplarz, wcale nie gra jakimś takim super miękkim, ciepłym soundem, jak to zwykły gracz Les Paul. Być może przez ten zastosowany ceramiczny, mocny magnes. Ona ma taka jest zwarta, bym powiedział, jest taka, ma taki ten sound, jakby to, może niekoniecznie do końca skompresowany, ale myślę, że słowo zwarty, twardy, to są te słowa, które spokojnie można użyć, ażeby tutaj określić ten instrument. Wykonana oczywiście bardzo fajnie, mimo tego, że już nie jest to produkcja najbardziej ceniona, czyli koreańska, a były jeszcze czeskie przez chwilę, tak jak chociażby tutaj ten czeski DIN z tej samej fabryki. To jednak wykonana oczywiście bardzo fajnie, według najlepszych specyfikacji, dużo, dużo różniąca się we wszystkim, co tutaj możemy poczuć pod palcami, od na przykład tego Gibsona, który był. I nie sądzę, żeby fabryka, która produkuje Epiphone'a, robiła również Gibsony. Myślę, że to jakaś inna fabryka, ta, która robi Gibsony. Zresztą Gibson ma tak naprawdę swoją własną fabrykę, nie outsourcinguje już produkcji Epiphone'ów, tak jak robił to kiedyś. Kiedy na przykład właśnie robił dla niego Sami, kiedy robił dla niego jakiś tam Unsung, czy ktokolwiek inny. Oni już wybudowali swoją fabrykę, mają swoją fabrykę Gibson Quindango, czy jakoś tak się nazywa miejscowość. I po prostu trzepią te instrumenty. Potem jeszcze dodatkowo chyba wybudowali fabrykę też w Indonezji, bo też nie robi im tego żaden Kord ani nic. Po prostu Gibson postawił na swoją produkcję, słuchajcie. Jak mówię, dobry instrument, który tak naprawdę jest znany, o którym ciężko jest coś powiedzieć, ciężko jest coś powiedzieć, czego już nikt nie wie, instrument, który po prostu jest warty zainteresowania i godny tego, ażeby ktoś go sobie za jakieś tam 1000-1100 zł kupił. Czasem zdarzają się nawet jakieś okazyjne ceny po jakieś 800 zł. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy i w ogóle nie zastanawiajcie się wtedy, bo naprawdę, naprawdę warto. Porównując do, słuchajcie, Vintage V100, ja zawsze się będę skłaniał ku takiej teorii, że chyba jednak Epiphone jest troszeczkę fajniejszy niż Vintage V100. Te gitary są tak naprawdę na równym poziomie, te gitary są tak naprawdę takie same. Pick-upy Wilkinsona w Vintage V100 są trochę lepsze niż te Epiphone'owskie, ale w obu gitarach zamiana pick-upów na jakieś półkę wyżej powoduje to, że one dobrze grają. Jeśli miałbym wybierać między Vintage a między Epiphone'em, to ja chyba bym gdzieś jednak postawił na Epiphone'a, słuchajcie. Od Les Pauli kręgosłup boli, gitara jest dosyć ciężka. Ciężkość gitary moim zdaniem nie ma wpływu na to, jak gitara gra, to są jakieś mity, ma wpływ na to, jak was będzie bolał kręgosłup. Ale jak mówię, no bardzo ładna, wykonana bardzo fajnie, taka trochę jakby slashowa ona jest, nie? Można tak powiedzieć o niej. Posłuchajcie już próbki nagrane na różnych wzmacniaczach, próbki nagrane na po prostu tutaj sytuacji lampowej, na sytuacji tranzystorowej, na tranzystorowej z cyfrowym przed wzmacniaczem. To nawet dwie takie mamy sytuacje na jakimś takim małym pierdofonku typu Vox Pathfinder 10, a wszystko przepuszczone przez paczkę Randall ISO Cup. Randall ISO Cup stoi sobie w środku mikrofon Shure SM57 i ten Shure SM57 nagłaśnia nam to, wysyła nam to do miksera i możemy sobie tego już posłuchać. Słuchajcie, miłego odsłuchu, sprawdzajcie, porównujcie z innymi Epiphone'ami, które są już na filmikach, porównujcie z innymi Les Paulami. Jak nie widzieliście jeszcze filmiku porównującego różne Les Paule, to również zapraszam, tam dużo wiedzy na temat Les Pauli. A teraz już przed Wami, Szanowni Państwo, ten oto Les Paul Epiphone Standard. Trzymajcie się. We'll be right back.
Jest kolejny zajebisty, proszę bardzo. W kabrioleciku, na oryginalnych alufelach. Wypas model, nie da się ukryć, że zajebiste autko, przepiękne.